Dzień dobry, dziś moim gościem jest były premier, wicepremier Leszek Balcerowicz. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry Państwu. Świetnie przygotowany, aż strach, taka prasówka, wycinka, wycinki, notatki. No nie wszystko można mieć w głowie. Pan profesor wrócił, jeździ na rowerze, przyszedł do nas prosto po długim spacerze, co jest pewien komfort. O którym niektórzy marzą, bo dziś informacją dnia jest informacja o tych, którzy raczej będą siedzieć niż spacerować. No, spacerujących jest więcej niż obecnie aresztowanych. Pan miał taką formułę, którą pan latami zarządów PiS-u powtarzał. Może zapomniałem, nie dokładnie pamiętam, ale zapisać, zapamiętać, rozliczyć, tak? No z całą pewnością, no bo ma... od tego, jaka jest jakość rządzących w demokracji, zależy od tego, ile ludzi pilnuje ich z fachowego, w miarę bezstronnego punktu widzenia. To ma pan dzisiaj poczuć satysfakcję, że się wzięli za nich? No to od dawna było wiadomo. Ja należałem do licznej grupy osób, które piętnowały w mediach elementarne naruszenia sprawiedliwości, zwłaszcza przez ówczesnego ministra Ziobrę i jego prokuratorów, to z całą pewnością należy rozliczyć nie tylko przed komisją sejmową, ale także to jest kwestia kodeksu karnego. No a druga rzecz to finanse publiczne, gospodarka. Tu mieliśmy przez lata niedostrzegalny w skutkach regres, dlatego że pomiędzy początkiem złej czy dobrej polityki gospodarczej, a jej skutkami upływa sporo czasu. I teraz to i teraz następuje. Skutki? Teraz następują skutki w postaci dużego deficytu. Czyli owoce rządów PiS-u poznamy teraz, tak? Poznajemy, ale tutaj trzeba dodać, że nie było merytorycznej krytyki ze strony głównej partii opozycyjnej, na czele z liderem Donaldem Tuskiem. Co gorsza, była licytacja, kto da więcej. 800 ale wcześniej. Ale przyznam, że może było warto, nie? Jeśli to była cena wygranej. No, ale nie była, dlatego że jest oczywiście łatwizną uprawiać coś takiego oraz sądzić, że z populistami można tylko wygrywać przy pomocy populizmu, bo tak nie po pierwsze nie jest, tylko trzeba się trochę bardziej napracować umysłowo i tak dalej, ale po drugie, wie pan, tu chodzi o to, jak jest rozkład opinii czy dezinformacji w opinii publicznej. Przykładem ostrzegawczym dla nas powinna być Argentyna, kraj niepodległy, nigdy nie podbity, który jest symbolem klęski gospodarczej, dlatego że po obu stronach sceny politycznej zalągł się populizm od Perona kilkadziesiąt lat temu. Teraz to mają ciekawy eksperyment, bo mają... Nowy prezydent jest takim swoistym Balcerowiczem argentyńskim, prawda? No jest rzeczywiście zdecydowanie liberalnie, czyli wolnorynkowo nastawiony. Do tego proizraelski, więc tam... Niekoniunkturalny jest, ale nie ma większości w parlamencie. Także zobaczymy. W Europie jego polityka chyba by nie przeszła. Tutaj jednak chyba ideowo socjaldemokracja politycznie przegrywa, ale ideowo chyba ma dzierży prymat, prawda? Jest duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, a za tym się kryją jednak różnice w rozkładzie poglądów wśród wyborców. Dla nas krajem, na który powinniśmy się orientować, jest Irlandia. Przypomnę, że to był kraj przez wiele, wiele lat biedny, w stagnacji i od kilkudziesięciu lat jest liderem. Rozwija się najszybciej. Ale w Europie, pan, ale jeszcze. Jak ruszył kryzys finansowy, to uderzył w nich stosunkowo. W każdego uderzył, ale to są czynniki zewnętrzne. My musimy patrzeć na przyczyny wewnętrzne. Irlandia, a tak my mamy prawie 40, około tam 40% relacji wydatków budżetowych do PKB, powyżej średniej w OECD, a przed PiS-em było trochę niżej, w Irlandii jest 20%. No bo nie zapewnia się ludziom dobrobytu na dłuższą metę przez rozdawanie ich własnych pieniędzy. Czyli uważa pan, że wciąż mamy w Polsce za dużo socjalizmu, tak? No, w dwóch dziedzinach. I za mało liberalizmu. Teraz powiem. Po pierwsze, własność państwowa. Po latach PRL-u nie powinno chyba bulwersować to, że im więcej własności państwowej, tym gorzej dla gospodarki, bo tym większe pole dla uprawiania polityki.
ludzie, włącznie ze mną, słusznie byli zbulwersowani tym, że była taka uczelnia Humanus Civitas, która produkowała dyplomy. Ale dlaczego produkowała dyplomy? Dlatego, że dyplom był wymaganym, koniecznym warunkiem, żeby mieć, dostać się do rady nadzorczej. Żaden prywatny właściciel firmy nie będzie na tym się opierać. Ale w sektorze państwowym... Ci ludzie szli, którzy szli do tak zwanego kolegium Tumanu, postępowali logicznie, prawda? W warunkach tej patologii... Dopasowywali się do systemu. W warunkach patologii, która zaistniała przy zapisie, a mówię... Przecież największą patologią było uderzenie w wymiar sprawiedliwości, prokuratura Ziobry, to rzecz absolutnie haniebna, ale także neosędziowie, którzy się też moim zdaniem zhańbili, akceptując nominację. Ale oprócz tego mieliśmy się cofnięcia, regres w gospodarce i największym, bodaj największym z nich, to była nacjonalizacja. W sytuacji, kiedy Polska ma po Turcji największy udział firm państwowych podatnych. To co by pan sprywatyzował? A raczej ciężar dowodu powinien spoczywać na tych, którzy uważają, że daną firmę nie należy. Nie. Bo jest domniemanie niesłuszności socjalizmu. Pan ich postawi przed tezą, z którą muszą się zmierzyć. Nie, ale to jest, bo domniemanie słuszności czy niesłuszności jest bardzo ważne na początku każdej debaty. No jak, czy my mamy przyjmować domniemanie słuszności socjalizmu, czyli własności państwowej w gospodarce, po tych wszystkich doświadczeniach i po tych wszystkich badaniach, które i ostrzeżenia? Oczywiście nie. Czyli ci, którzy chcą utrzymywać dużą obecność własności państwowej w gospodarce, a trochę ich jest, to oni działają wbrew doświadczeniu i oni powinni przeprowadzić dowód dlaczego. I oczywiście takim dowodem nie jest słówko strategiczne, bo to jest wieloznaczne. Poza tym, jeżeli przez strategiczne rozumiemy bardzo ważne, no to poza obroną narodową, bezpieczeństwem wewnętrznym. Orlen nie jest strategiczny, PGE. A dlaczego? Tylko dlatego, że jest ważne. Jeżeli coś jest ważne, to powinno być trzymane z dala od polityki. Czy sprywatyzowałby pan Orlen? Ale rzeczywiście, ale, tak? Dlatego, ale co za problem w ogóle? W ogóle co za pytanie, żeby tylko dlatego, że coś się nazywa Orlen albo nazywane jest strategiczne, to ma pozostać w orbicie polityki. Powinno być wyprowadzone z orbity polityki przez zastąpienie własności państwowej. Zostałby zlinczowany, gdyby to zaproponował. Ale nieprawda. No jacyś pisowcy pewnie tak, no, ale nie po to PiS został odsunięty, żeby przejmować się ich opiniami sprzecznymi z doświadczeniem, to znaczy opiniami de facto socjalistycznymi. Chcę zwrócić uwagę, że to popularne rozróżnienie lewica i prawica wprowadza w błąd. Bo jeżeli przyjmiemy konwencjonalną definicję, że lewica chce mieć więcej państwa, własności, wydatków socjalnych, to największą, najbardziej agresywną partią lewicową był i jest PiS. Ale on nie nazywa się prawicą. Ale tak? Donald Tusk, jakby pan usłyszał teraz pana, jak pan mówi o tym Orlenie, to powiedziałby: drogi panie profesorze, czy pan wie, że ja mam partię lewicową w koalicji? Chce pan, żeby mi się rząd rozwalił w miesiąc? To jest... Czasami na Twitterze spotykam się takie, ja w rzadkości, no, a to otwieram drugo oglądających. Ludzie nie tyle byli za Platformą, co byli przeciw PiS-owi. Stylowi uprawiania brutalnemu, kłamliwemu stylowi uprawiania polityki. Część z nich oczywiście, duża część, ale nie całość, była za tym, żeby zdecydowanie zmniejszyć wpływ polityki, na pewno na wymiar sprawiedliwości, bo tu nie powinno być w ogóle polityki, ale także w gospodarce, a najbardziej jaskrawym i szkodliwym przejawem wpływu polityki jest własność, czyli ostateczna władza w rękach polityki. I to wszędzie się źle skończyło, nie ma żadnego wyjątku. A niech pan by w takim razie, gdyby pan obywatel Balcerowicz jakby miał przeprowadzić depisizację, to, że tak powiem, które dziedziny, czy jak się teraz mówi w korporacjach, obszary tej depizacji byłyby najważniejsze? Wiadomo, że praworządność, co pan wspomniał. To jest zasadnicza Europa. Sprawa. No, orientacja następuje na szczęście. Powrót do Zachodu, w sensie sojuszy,
a także postawę wobec Zachodu, zwłaszcza Unii Europejskiej, to oczywiście jest pozytywne, ale starając się odpowiedzieć na Pana pytanie, jest, w analitycznej ekonomii są od czasu do czasu bardzo istotne rzeczy. I tu bym polecał rozróżnienie tak zwanych dóbr publicznych i dóbr prywatnych. To nie ma nic wspólnego z własnością prywatną i publiczną. Z definicji dobra publiczne to są takie, których nie można kupić sobie na rynku. No na przykład obrony narodowej. W dużej mierze bezpieczeństwa wewnętrznego, choć oczywiście są prywatne firmy ochroniarskie, ale one nigdzie nie dominują. Natomiast ogromna, no tam można coś, ochrona klimatu. No, co wymaga pewnych regulacji czy nakładów. Ale cała masa rzeczy, która uchodzi za publiczne, to nie są dobra publiczne, tylko prywatne, bo można je nabywać z własnych pieniędzy, a tych pieniędzy jest tym mniej, im wyższe są podatki, które idą na finansowanie dóbr niepublicznych, czyli prywatnych. Więc nie możemy, czyli podkreślam, jeżeli by pieniądze szły tam z naszych podatków, gdzie nie ma innych rozwiązań, to szacuje się, że podatki wynosiłyby około 30% PKB, a my mamy pod 40%, 30 parę procent. Czyli ogromna większość podatków idzie na to, co nie musi być finansowanie z podatków, ale to umniejsza dochody w kieszeni podatników. Kilkadziesiąt minut temu na tym fotelu, na którym pan siedział, pana były student, współpracownik Ryszard Petru, który stwierdził, o wielkich reformach teraz nie ma mowy, bo nie ma nastroju do tego. No nie będę tutaj szczegółowo się odnosił, mogę tylko powiedzieć, że wśród moich studentów dość już licznej grupy, Ryszard Petru należy tych, którzy nigdy się nie zhańbili jakimś populistycznym odchyleniem. To znaczy trzymał, moim zdaniem, właściwy kierunek. No i jak widać, osiągnął sukces polityczny. Bo dość łatwo osiągnąć sukces polityczny, ono zwykle jest krótkotrwałe przez populizm, czyli wciskanie ludziom ciemnoty. A jeżeli populizm jest długotrwałym sukcesem, to kraj idzie w dół. Czy obecna władza w ciągu 100 dni zrobiła cokolwiek, jeśli chodzi o powiedzmy depizację w gospodarce? Mam przed sobą, bo staram się analizować tak, 100 konkretów co, na 100 co, dni. Co mówi ściąga? No przede wszystkim ja nie wiem, dlaczego to miało być 100, a nie na przykład 30 czy 40. To jest wyraźnie podpublicznie. Pan 30 wszystko posprzątał? 30 czy to chodzi mi o to, że to jest ewidentnie podpubliczkę, bo dobrze brzmi tak w mniemaniu autora. Ale ważniejsze jest... O 100 dniach czy o 100 konkretach? 100 konkretach. Dlaczego ma być 100 konkretów, a nie 30? Ja mówię, panie profesorze, wydaje mi się, że to jest proste. No. Ja jako obywatel nie potrzebowałem poza kilkoma żadnego z tych konkretów, poza rozliczymy PiS i pogonimy Kaczyńskiego. Natomiast ten amok mediów, nie macie programu, pokażcie konkrety, był taki, że trzeba było im coś dać, żeby się odczytali. Nie, ja nie nazywam to, jestem przeciwnego zdania. Bardzo dobrze, że media patrzyły na ręce, albo na głowę, albo na to, co mówi. Nie od tego są odpowiedzialne media, żeby zadawalać się tylko odsunięciem PiS-u, choć oczywiście byłem wśród tych, którzy mieli nadzieję, że tak się stanie. Ale... A jednocześnie, jak dostaje pan 100 konkretów, to mówi pan, że za dużo? Nie, mówię, że to jest po prostu kiepski produkt. Również z marketingu, po pierwsze z punktu widzenia marketingu politycznego, o tym świadczą krytyczne opinie fachowych mediów, ale jeszcze bardziej z punktu widzenia treści, bo tam nie ma rzeczy najważniejszych. Czyli? Po pierwsze nie ma odpolitycznienia gospodarki, gdzie jedynym skutecznym sposobem jest coś, co się nieładnie nazywa prywatyzacją, można nazywać sprawy własnościowe, przemiany, ale to jest zasadniczo ważne, nie tylko dla gospodarki, ale i dla polityki, bo im więcej własności państwowej, tym więcej pokus, żeby wykorzystywać władzę polityczną w stosunku do firm państwowych. A my mamy co do wielkości, relatywnej wielkości sektora państwowego, drugie miejsce po Turcji. Masa do zrobienia. Petru mówi, że nie ma nastroju do reform. Tusk powiedziałby, że panie profesorze, no wiemy, jakie jest mniej więcej jest to nastawienie Polaków, szczególnie w epoce PiS. Ma być socjal, ma być w miarę bezpiecznie i spokojnie. Apetytu na zmianę... Proszę pana, po pierwsze to są naciągane diagnozy.
i nie oparte na danych porównawczych, które są dostępne. To jest takie kiepskie alibi, że my musimy prowadzić politykę ciepłej wody w kranie, cytat. Ale tak nie jest, bo badania nie potwierdzają. Jest zasadnicza różnica w poglądach deklarowanych przez zwolenników obecnej koalicji w porównaniu ze zwolennikami PiS-u. PiS-owcy są socjalni, a elektorat obecnej koalicji nie są tacy socjalni i oczekują innej polityki w stosunku nie tylko do wymiaru sprawiedliwości, ale i do gospodarki. A po drugie, to jeszcze raz powiedzieć, są bardzo ciekawe badania niedawne pana Rainera Zittelmana, Niemca, porównujące nastawienie dowolnego rynku wśród wielu różnych 34 krajów. My jesteśmy na pierwszym miejscu wśród poglądów wolnorynkowych. Wolny rynek. Natomiast to jest ciekawe dla nas. Jeżeli się użyje... Dlatego jest... Słowem w Polsce. Wszędzie, dlatego że z każdego słowa, proszę pana, przeciwnicy wolności gospodarczej zrobią z każdego słowa wyzwisko. Ale to nie jest argument, żeby ulegać takiemu nachalnemu manewrowi werbalnemu. Ale chcę dokończyć, że Polska, jeżeli się użyje natomiast słowa kapitalizm, to większość Polaków jest przeciwna. Jeżeli wolny rynek, to większość jest za. To pokazuje tylko fakt, oczywisty, ale bardzo ważny, słowa, a konkretnie ładunki emocjonalne zawarte w słowach są bardzo, bardzo istotne. Przedsiębiorca też jest lepszy niż prywaciarz, nie? No oczywiście, prywaciarz, kapitalista. Pamiętamy, że prywaciarz to był przecież, to było wyzwisko. Za czasów PRL-u to było wyzwisko. A to powiedział, że pan, żartując może, powiedziałby, a pan, panie profesorze, słyszy, co mi lewica krzyczy, jak mówimy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Proszę pana, to powiesz, że nie jest żadna składka, tylko to jest podatek. Bo proszę spróbować tego nie zapłacić. To jest podatek. To umam to jest jedno z takich słów w Polsce, które robi ludziom wodę z mózgu. Inne to jest samorząd, które oznacza władzę lokalną, tak jest w języku angielskim. Po drugie, moim zdaniem to są takie pety, to znaczy takie małostkowe spory, które odsuwają uwagę od najważniejszych spraw. Po pierwsze, że my mamy dużą nadwyżkę wydatków w stosunku do podatków, wskutek tego wysoki deficyt, za który wysoko płacimy. 60 parę miliardów płacimy, tak? I teraz, i to tak na dłużej nie można tolerować, za to zapłaci społeczeństwo. Za to ten litościwy stosunek, niby udawany zresztą przez większość polityków, zapłaci ostatecznie społeczeństwo w postaci zaburzeń wzrostu gospodarczego, jeżeli to by dłużej trwało. Po drugie, część tych wydatków, które przyczyniły się do deficytu, ani nie przyczynia się do realizacji deklarowanego celu. Na przykład, czy od 800 plus przybędzie więcej dzieci? Oczywiście, że nie. Wiadomo o tym było wszystkim. Czy 800 plus to zmniejsza skalę ubóstwa? Oczywiście nie, bo tam nie ma kryterium dochodowego. Jeżeli ktoś chce się naprawdę pomóc biedniejszym, to powinien się zastanowić, jakie jest obciążenie netto podatkami. Pan doskonale wie, że polityk, który pan też był, nie może przyjąć optyki eksperta, bo polegnie. Nie, proszę pana, bo politycy są różni i nie można wrzucać wszystkich polityków do populistycznego worka. Są wybitni politycy, to znaczy reformatorzy, którzy jednocześnie utrzymywali się przy władzy przez wiele lat. Na przykład Reagan w Stanach Zjednoczonych, na przykład pani Thatcher, 11 lat przy władzy. Się mówi o tym, że to jakby to był okres wielkich błędów i wypaczeń. Ale Reaganizm i Thatcherizm to też epitety. Ale u niektórych. To, że niektórzy używają wyzwisk, nie jest argumentem, którego by wynikało, że oni prowadzili złą dla swojego kraju politykę. Oni byli bardzo dobrą. Pana zdaniem, Aznar w Hiszpanii, reformator. Odwołam się i do pana badań terenowych, i do różnych sondaży. Czy pan serio uważa, że Polacy, że tak powiem, jak mówi się teraz, łyknęliby, zaakceptowaliby politykę bardziej liberalną, wolnorynkową, mniej socjalną? Ależ oczywiście, tylko trzeba się trochę więcej napracować. A poza tym trzeba odpowiedzieć na pytanie, no, do czego musiałaby to prowadzić kontynuację pisizmu w polityce gospodarczej? Bo jak na razie mamy przynajmniej zapowiedzianą kontynuację pisizmu. Ja nie spotkałem się z żadną krytyką pisowskiej polityki gospodarczej. 800 plus, tak? Pokazałbym przede wszystkim stan finansów publicznych, bo dyskusje dotyczące wycinków zawsze prowadzają w błąd. Trzeba ludzi stawiać przed uczciwym, rzetelnym wyborem. Jest tak i tak, tak? A tego nie ma. Tyle i tyle. Proszę pana, no tego nie ma. Wydajemy tyle i tyle. Tyle mamy dochodów z podatków.
Rozumiemy, że ogromna większość z Was nie chce, żeby podwyższać podatków. My się z Wami zgadzamy. No to co, musimy popatrzeć na wydatki. Bo mamy to, to jest pytanie filozoficzne. Czy myśli Pan, że społeczeństwo chce szczerej rozmowy, czy chce bajeczek, które zapewnią społeczeństwu dobre samopoczucie? A od czego są rzetelne media? Czy Pan myśli, że tylko oszuści medialni mają szansę? Nie. Nie, a trzeba zwiększać przekaz ze strony rzetelnych i fachowych mediów. I akurat w Polsce to nie jest bardzo trudne. To znaczy, ze względu na to, co cytowałem, my nie mamy trwałej populistycznej większości w społeczeństwie, a nawet jeżeli ktoś jest niechętny zmianie umiejętnej zmianie polityki gospodarczej, to niech sobie odpowie na pytanie, a z czym się on zmierzy, jeżeli będzie kontynuował pisizm. I to jest kwestia, czym się zmierzy, bo tak, jak sfinansuje te rozwęte wydatki i ten ogromny deficyt? No jak? I takie pytania trzeba zadawać. Czy mówi Pan, bo my jak mówimy o depisizacji, pisizmie i o barierach, mówimy o Przyłębskiej, Trybunale, o oporze w prokuraturze, a Pan... Słusznie, słusznie. To w ogóle jest poza dyskusją między nami ale chyba. Ale Pan uważa, że tak powiem, w gospodarce mamy dalej bardziej pisizację niż depisizację. Na razie nie mamy żadnej zmiany kierunku. Ja rozumiem, że za mało jest czasu, w związku z tym odnoszę się do zapowiedzi. Jeżeli chodzi o zapowiedzi na czele Platformy Obywatelskiej, tam był pisizm. Tam była licytacja. My 800+, tak, damy wcześniej. Tam nie było żadnego poczucia, moim zdaniem, instynktu samozachowawczego, że jak dojdziemy do władzy, to ludzie zaczną się nas rozliczać. No i to rozliczenie chyba następuje, no chociażby stosunek do 100 konkretów. Pan 30 lat temu, 30 parę lat temu w rządzie był taki facet, na który się nazywał Balcerowicz i każdy w Polsce go lubił czy nie lubił, ale wiedział, że to jest ten zawodnik, który trzyma wszystko w kupie, jest głównym księgowym w kraju, nadaje kierunek. My do wymiaru robi się coś dużo większego. My odchodziliśmy w sposób szybki od najgorszego możliwego ustroju, czyli socjalizmu. A skoro już Pan prowadzi, że rzeczywiście tak było... Chodzi mi o to, czy można dokonywać choćby kosmetycznej rewolucji. Ja wiem, że to jest sprzeczność wewnętrzna. No jest. Jest sprzeczność. Ja nie widzę żadnych dowodów, a śledzę różne sondaże, żeby uznawać, że pod wpływem PiS-u polskie społeczeństwo spisiało. Nie spisiało, najlepszy dowód to są ostatnie wyniki wyborów, ale także różne sondaże. A po drugie, ja wygrałem wolne wybory jako outsider na Śląsku w 1997 roku, kiedy nie udawałem, że nie jestem sobą. Z tym przekazem, który na podstawie doświadczeń, badań uważam za najlepszy, dla kraju, który chce się rozwijać, nie wpadać w kryzysy, wygrała wybory w 1997 roku. Więc to nie jest jedyny argument, bo są ludzie, którzy prowadzą tę samą politykę gospodarczą. Pan, jak skończył ten rząd? Ale co z tego ma wynikać? Tam przecież, po pierwsze, to nie neguje faktu, że można wygrać wolne wybory, przedstawiając program reform wolnorynkowych. Po drugie, ten rząd skończył nie dlatego, że dokonywał zbyt wielu reform, tylko dlatego, że jego największa liczebna część się zaczęła rozpadać wewnętrznie. Mówię o ówczesnym AWS-ie. Co by Pan zrobił, jakby Pan by siedział w kancelarii premiera, ma Pan albo na zmianę albo górników, albo rolników, którzy przychodzą, wrzeszczą? Wie Pan, jak niepopularni stali się górnicy wskutek tych protestów? Ja wygrałem wybory na Śląsku w 1997 roku, czyli tam wydawałoby się, że wszyscy są za górnikami. Nieprawda. Zdecydowana większość nie była zachwycona, mówiąc delikatnie, tymi protestami górników. A jak się popatrzy na komentarze i sondaże dotyczące tych protestujących rolników, czy pseudorolników, bo przecież wiemy, że tam są różne domieszki, to nie widzimy, ja przynajmniej nie widzę jakiejś masowej akceptacji. To jak by Pan, jak mówiliby w Ameryce, economic czar poradził sobie? Są protesty? No to co? A ja to też trzeba sobie wyobrazić, jak będą protesty, jak się podtrzymywać w polityce. Trochę więcej dalekowzroczności. Odwagi, tak? Nawet instynktu samozachowawczego.
który dochodzi do głosu, jeżeli popatrzymy na nieco dłuższe konsekwencje naszych działań lub zaniechań. Niekoniecznie odwagi, bo to może być interes własny w przypadku polityka. A my mamy, takie mam wrażenie, niesłychanie skrócony horyzont tych różnych debat. I temu trzeba przeciwdziałać. Ale wrócę do tego pytania, że za pana czasu wszyscy wiedzieli, że jest drugą postacią w rządzie jest facet, który urzęduje na Świętokrzyskiej w Ministerstwie Finansów. Myślę, że jakbym tutaj, nawet tu za oknem na Wiejskiej wyszedł i zapytał, jak się w Polsce nazywa minister finansów, to by mało kto wiedział. Może to nie jest źle, ale pytanie, czy bez potężnej osobowości, która forsuje jakiś zdecydowany plan zmian, może można takie zmiany. Dziękuję za komplement, ale to, tak, proszę Państwa, to nie tylko chodzi o to, choć to oczywiście było bardzo ważne, że pierwszy rząd Mazowieckiego, potem Bileckiego obrał taki zasadniczy kierunek na wolność gospodarczą i stabilność gospodarczą. To było, ale następne rządy, choć były w opozycji krytyczne, to de facto kontynuowały, choć może w mniejszym tempie, tak zwana lewica czy SLD, ona była reformatorska. Nikt Polski nie cofał w kierunku gospodarki socjalistycznej, niestabilnej, aż do jakiego momentu? Do dojścia PiSu. Czyli mówi pan, że Kołodko też był, tak. To były wariacje na temat Balcerowicza? Znaczy, tam były różnice dużo większe werbalne, to łatwo było zauważyć, niż w faktycznej polityce. To znaczy nie było cofania zmian własnościowych, nie było rozbuchania deficytu, a to było w sumie dla Polski najważniejsze. Pierwszą koalicją czy rządem, który zaczął Polskę cofać, a nie kontynuować poprzednie zmiany, to były rządy PiSu, dlatego one są najbardziej lewicowe. Pierwszy PiS przed drugiego. Tamto jeszcze próbowali, ale byli na szczęście krótko. Natomiast od 2016 roku mieliśmy nie tyle. Najbardziej drastyczne to było oczywiście uderzenie w praworządność. No i tutaj nie można zapomnieć o tej złej, złowrogiej roli Zbigniewa Ziobry. Ale i przejmowanie instytucji. Muszę proszę bardzo przerwać, jak mówimy o Ziobrze, bo dzisiaj jesteśmy na etapie rozważania, czy przynajmniej za jego zgodą, a może przy jego zielonym świetle, kradli. Czy z pana perspektywy, jak kradli, czy ja wiem, że to są inne porządki, ale czy te przestępstwa, według mnie zbrodnie przeciwko konstytucji, praworządności, nie schodzą przez to złodziejstwo w cień, niesłusznie, bo mogli zamordować tę demokrację na dziesięciolecie. Ale tylko dlatego, że jej nie zdążyli, nie zdołali, mielibyśmy patrzeć z pobłażliwością na gruncie rzeczy. Nie z pobłażliwością, no to co? Tylko żebyśmy, mam wrażenie, że z pola widzenia schodzą nam ich zbrodni przeciwko państwu i konstytucji. No ale to zrozumiałe, że tam, gdzie dany czyn polityka podlega pod kodeks karny, to powinien być traktowany jak każdy inny obywatel. Nie ma równych i równiejszych, tak? To jest moja odpowiedź. Ale to nie, oczywiście nie oznacza, że należy spuścić zasłonę milczenia na szkody ustrojowe, które podpadają, jeżeli nie pod kodeks karny, to nawet pod dochodzenie pod Trybunałem Stanu. A co by pan zrobił z historią pod tytułem biedny Ziobro, nie możemy go ruszać, bo chory? Jakby pan to rozstrzygnął jako polityk, człowiek? Pana, to wymiar sprawiedliwości ma swoje standardy. No i przecież nie stosuje się takich klauzuli wobec osób, które oskarżone są o przestępstwa pospolite tylko dlatego, czy faktycznie lub nie, są w złym stanie zdrowia. Ty jak masz, jesteś chory, to sorry, masz pecha, tak? W sensie znaczy, proszę pana, no, to nie zdejmuje, bo ja nie znam na przykład w żadnym praworządnym kraju jakiejś klauzuli, która mówi, jak ktoś zapadł na ciężką chorobę, to jest uniewinniony z tego powodu. No nie ma, tak? Można prywatnie współczuć, na zasadzie ludzkich, natomiast nie zwalniać od odpowiedzialności za czyny, które podpadają pod kodeks karny. Ma pan czas, żeby oglądać posiedzenia komisji śledczych? No nie systematycznie, no, bo ja chodzi pan... Kaczyńskiego na pewno pan oglądał.
fragmenty. Jakie wrażenie? Powinni się byli lepiej przygotować. To zgadzam się z tymi powszechnymi komentarzami. A on sam, jak pana zdanie wypadł? Bo w mediach czytałem przez 3 dni, że świetnie wypadł. Jeżeli to traktować w kategoriach, nie wiem, pojedynku, tak, kto wygrał, kto przegrał, a nie meritum, znaczy o co został oskarżony, no to wśród tego pierwszego kryterium nieźle wypadł, ale mi nie imponują specjalnie ludzie, którzy popełnili czyny drastycznie złe i jednocześnie wypadają nieźle przez jakiś czas przed odpowiednim gremium. Z Glapiński co by pan zrobił? Swoim następcą w innym budynku na Świętokrzyskiej? Bo wypowiadałem się na ten temat, bo nie mogłem, nie ze względu na pytania, mogę wobec tego tylko powtórzyć, że ja uważam, że za dużo jest tych czynów na tej liście mu zarzucanych, to znaczy jest 8. Za dużo z punktu widzenia odpowiedzialności karnej lub przed Trybunałem Stanu. Tak, że to rozmazuje historię paradoksalnie. Zgadzam się. Znaczy, trzeba by się skupić na jednym. Jaki punkt jest najważniejszy? Jeden. I to absolutnie sprzeczne z konstytucją, znaczy finansowanie deficytu przez tworzenie pieniądza, czyli inaczej mówiąc drukowanie przez NBP. W drugiej kolejności drugi, a nie jak pan się jeszcze, narzucenie. Jeszcze w NBP nie było takich pokus, pomysłów? Wie pan, to dla mnie byłoby czymś niesłychanym, bo akurat jeszcze w 1997 roku uczestniczyłem w pracach nad konstytucją. Poprzednio jako badacz interesowałem się przypadkami, z czego bierze się gwałtowna inflacja w kraju. A my taką mieliśmy. 500% w 1989 roku. No i było jasne, zdrukowania pieniędzy. Czyli skoro odeszliśmy od pieniądza opartego na złocie, jest pieniądz, którego ilość można dowolnie zwiększać, to musi być bardzo silne zabezpieczenie. No i takim zabezpieczeniem jest niezależność banku centralnego oraz jego odpowiedzialność, gdyby ta niezależność nie była wykorzystywana dla obrony stabilności pieniądza. Do dyskusji o euro by pan wrócił? Jest to, moim zdaniem nie jest to najważniejsze z punktu widzenia tego, co w polskiej gospodarce należy zrobić. Bo żadne euro nie zastąpi nam zmian ustrojowych, zasadniczego zredukowania własności upolitycznionej, czyli państwowej, przywracania konkurencji tam, gdzie jej nie ma, stabilności, pieniądze i tak dalej. Także to mamy przykłady zresztą krajów, które weszły do strefy euro, a potem się borykały nie ze względu na euro, tylko własną złą politykę gospodarczą. Przez ileś lat Grecja. Czy euro nie zastąpi reform? To my musimy to zrobić. Mieliśmy dyskusję całkiem niedawno o szalenie intensywną od CPK. Co by pan zrobił? Ja śledzę opinię i w żadnej mierze nie chciałbym udawać, że jestem ekspertem od wszystkiego, mogę tylko powtórzyć, że liczę na rzetelny audyt. Mhm. No, audyt musi określić, czy to był... Mamy różne alternatywne warianty rozwiązywania problemów transportowych, łącznie kolejowych. Panie premierze, jest chyba bardziej do tyłu, a mówimy, co zrobić do przodu. No ale to przecież trzeba... Trzeba najpierw wiedzieć, mamy jakiś projekt w toku, i trzeba odpowiedzieć na pytanie, zastanawiając się nad strategią transportową, co z tym, jaki dalszy ciąg tego projektu. A na pana nosa to się może kiedyś spiąć, czy nie bardzo? Nie opieram się na tym instrumencie. Nie? W odpowiedziach, które wymagają analiz. Nigdy. Poza tym mam szacunek dla fachowców w danej dziedzinie. To musi być dobry argument. Fachowcy od pieniędzy, czy od infrastruktury? Od rachunku ekonomicznego. No, na czym polega? To jest bardzo proste zasady. Po pierwsze, jak mamy jakiś problem czy zadanie, tak, no to zastanawiamy się, czy on jest najpilniejszy, czy nie, czy może coś pilniejszego. Jeśli uznajemy, że on jest ważny, pilny, załóżmy, że w przypadku kolei, no to wtedy są określamy, jakie są alternatywne warianty, no i wybieramy w świetle takich ścisłych kryteriów, który jest z nich najlepszy, czy najmniej zły. To każdy z nas w życiu przecież stoi przed takim, jak dokonuje... Panie profesorze, Hiszpania ma normalne lotnisko pod Madrytem, nie chcieli mieć centralnego portu. Irlandia ma zwykłe lotnisko w Dublinie. Czy my, jak chcemy być Hiszpanią czy Irlandią, potrzebujemy? Czy może jest jakiś w tym pomysł, że
żeby dać Polsce takiego kopa przez inwestycje w infrastrukturę? Zbyt ogólne, wiemy obaj, że zbyt ogólne stwierdzenie. Ten kop przy pomocy miliardów, setek miliardów dolarów, to może być zapaścią. Może być zapaścią, a nie kopem. Ja mogę tylko powtórzyć, no, trzeba zdefiniować problem, no i przeanalizować w sposób fachowy, jakie są alternatywne bariery. Na przykład, strzelam, bo nie jestem specjalistą, czy w jakiej mierze rozbudowa Okęcia plus rozbudowa bliższego lotniska do Warszawy jest dobrym rozwiązaniem w tym sensie, że odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na lotnisko, a jednocześnie byłaby tańsza. Ale ja nie rozstrzygam, tylko mówię, co trzeba zrobić. Porównać. Czym się różni, panie profesorze, wyprowadzanie kraju z komunizmu od wyprowadzania kraju z kaczyzmu? Ja rozumiem, jeżeli chodzi o Polskę, to z całą pewnością mieliśmy o wiele bardziej dramatyczną sytuację. Mieliśmy zapaść gospodarczą, byliśmy bankrutem wobec Zachodu i mieliśmy tą gigantyczną inflację. Więc pod względem gospodarczym paleta problemów była dużo bardziej dramatyczna, czy też interesująca, ale jednocześnie, no, ponieważ problemy były tak dramatyczne, to zdecydowana większość społeczeństwa wyczuwała, bo niekoniecznie wiedziała, że potrzebne są radykalne rozwiązania. No i takie zostały wprowadzone. I opozycja w Sejmie była, powiedzmy, dość przytomna, prawda? Bo to było prawie jednomyślne, bo było poczucie katastrofy. I to się utrzymywało przez... Powiedziałem, że ten kierunek ku wolnej gospodarce, stabilności pieniądza się utrzymał przez kolejne rządzące ekipy, mimo że one ze sobą rywalizowały. Ale całe szczęście, że w Polsce nie mieliśmy takich zwrotów, takich cofnięć, jakie były na przykład w Argentynie. Tak, ale rozumie pan politycznie, psychologicznie, że Tuskie ludzie mogą sobie myśleć, kurczę, my moglibyśmy coś zrobić teoretycznie bardziej radykalnie, ale przecież wiadomo, że Kaczyński chce rozwalić ten kraj, rozwibrować system, podpalić co się da i priorytetem numer jeden musi być, żeby mu to uniemożliwić. Ale ja nie bardzo rozumiem tego wyboru. Bo to, żeby jak uniemożliwić? Przez uprawianie... Unikać dawania mu pretekstu do rozwalania Polski. Proszę pana, no to jest strasznie łatwy pretekst, bo nawet nie powód. Na pewno, i to tu co do tego właściwie prawie wszyscy zwolennicy obecnej koalicji, łącznie ze mną, zgadzają się, że praworządność, prowadzenie praworządności. Tak? Natomiast co do gospodarki, to też powiedziałem, że z badań wynika, że wyborcy obecnej koalicji, zwłaszcza PO, są o wiele bardziej wolnorynkowi niż PiS-owcy, więc tu nie ma narażania się do własnego elektoratu. Ale przede wszystkim, i tu wracam do tego, powiem, potrzebny jest jakiś horyzont, nie na tydzień, nie na dwa tygodnie, chociażby na rok. I potrzebne są wiarygodne prognozy, jakie są koszty zaniechania wobec odziedziczonego balastu w finansach publicznych, to już mówiłem. Na nieco dłuższą metę przecież duży, rekordowo duży w Europie sektor państwowy jest hamulcem, a nie źródłem przyspieszenia gospodarki. Czy dobrze słyszę pana takie nastawienie, że na miejscu obecnej władzy skoncentrowałby się pan na spełnieniu oczekiwań własnego elektoratu i danie jemu satysfakcji, a nie... Nawet nie o to chodzi, że tak wąsko... Potrzebna jest odpowiedzialność za kraj, która nie ogranicza się do tego, że się na parę tygodni wygrywa pojedynek werbalny, tylko to jest nieco dłuższy horyzont. Na dodatek ta odpowiedzialność za kraj, która powinna się przejawić w odchodzeniu od ustrojowego pisizmu, również w gospodarce, nie jest specjalnie ryzykowna, ona jest byłaby mniej ryzykowna niż kontynuacja pisizmu. I na tym tle ja jestem krytycznie nastawiony, mogę to powtórzyć, do czegoś, co się nazwano 100 konkretów na rząd Tuska. Powtórzę, po pierwsze, że tam nie ma spraw najważniejszych, ustrojowych, które, powtarzam, nie są ryzykowne wyborczo, bo odpisienie gospodarki nie jest ryzykowne w elektoracie. Ale po drugie, jest na dodatek jest wiele takich różnych socjalnych obietnic w sytuacji, kiedy my mamy bardzo duży deficyt budżetu. I one,
nie tylko ich realizacja może się okazać niemożliwa, co na szczęście, albo nie ryzykowna, i to już widać wycofywanie się z części, ale w tej mierze, gdyby były realizowane, pogarszały, utrudniałyby problem, równy rządzący. Największym wrogiem niebezpieczeństwem z pana punktu widzenia jest pisizm i Kaczyński, czy jest socjalizm i etatyzm? No przecież PiS uosabiał etatyzm i socjalizm, więc i pójście, kontynuacja PiSizmu to jest kontynuacja tej drogi do tyłu. Byłaby. Ja na razie to mówię warunkowo. Czyli przez te kilka ostatnich miesięcy był jakiś moment, kiedy jako obywatel, ekspert odczuwał pan satysfakcję, coś się panu nadzwyczajnie podobało, spotkało się z panem, z pana uznaniem i bardzo dobrą oceną? No zdecydowanie popierałem i popieram wszystkie reformy, czyli przywracanie praworządności. Natomiast zgłaszałem i zgłaszam zasadnicze wątpliwości, jeżeli chodzi o program gospodarczy największej partii, to znaczy PO, bo uważam, że tam było za dużo kontynuacji PiS-u, no może po prostu krótkowzrocznego takiego pisizmu. Ja w wyborach głosowałem na trzecią drogę z tego powodu. Nie jakieś tam względy osobiste, dlatego że starałem się popatrzeć, który program jest mi zły. Czyli uważa pan, że nadal z tym socjalizmem trzeba walczyć, tak? Z problemami. Możemy to nazwać inaczej, bo po prostu mamy, jeszcze raz powtórzę, mamy rekordowo dużo własności państwowej. Teraz zawsze jest balastem dla gospodarki, a nadto daje pokusy. I to jest wielka odpowiedzialność nie tylko Tuska, ale ministra Budki. Co on z tymi aktywami państwowymi zrobi? Czy on będzie zarządcą takiego wielkiego folwarku państwowego, czy będzie reformatorem? Na razie nie bardzo wiadomo, co dalej. No i oprócz... A druga sprawa to jest kwestia... gospodarka powinna być skupiona w jednych rękach? A co to znaczy? Bo nie wiem, byłoby lepiej... Tak jak mówię, kiedyś Balcerowicz rządził gospodarką. A, chodzi pan o odpowiedzialność. Tak. Ten facet podejmuje decyzję. Morawiecki nawet, jakbyśmy go oceniali, to inna historia. Wszyscy wiedzieli, kto kieruje gospodarką. W gruncie rzeczy nie wiemy, ale tak się wydawało. Może tak, może nie. To jest i prawnie, i w odczuciu społecznym największa odpowiedzialność premiera. Nie zwalnia to z odpowiedzialności, bo on podejmuje decyzje personalne. Są oczywiście takie stanowiska w rządzie, które mają znaczenie ogólnokrajowe. Ja uważam, że to jest tak. Minister Sprawiedliwości, to mam Bodna, jestem dla niego pełen uznania. Minister Spraw Wewnętrznych, Kierwiński, mam dobrą opinię na tyle, na ile jestem w stanie śledzić, ale śledzę. Minister Kultury, Sienkiewicz. Natomiast mamy takie Ministerstwo Finansów. To nie jest takie banalne małe ministerstwo, to jest zasadnicze ministerstwo. I ja się zastanawiam, kto jest ministrem finansów w Polsce. Czy Tusk? Nie, czy Domański? Faktycznie. Ma pan wątpliwości? Faktycznie, nie. No, nominalnie, formalnie to ja wiem. Ale na czele Ministerstwa Finansów powinien stać człowiek, który broni jej stabilności i jest gotów zrezygnować. Jeżeli polityka, którą chciałby prowadzić na potyka... By się na takiego zgodził? A gdyby się nie zgodził, to on by nim się świadczyło. No chyba, że lubi tę rolę de facto ministra finansów. A to też byłoby bardzo źle. Dla niego chyba również. Nie lubi, wie pan? Chyba nie lubi. Proszę pana, jeżeli ktoś rozdaje wydatki... On jest chyba lepszy z słowa niż... Ale momencik, jeżeli ktoś rozdaje wydatki, tak? I ma on... które w większości nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, a na dodatek się przyczyniają do pogłębienia problemu, to zastanawiam się tak. Po pierwsze, czy to było konsultowane z ministrem finansów? Jeżeli było konsultowane, to źle świadczy o ministrze finansów. Kandydatem, który sam tę ściągę pisał. A jak nie było konsultowane, to źle świadczy oczywiście o premierze. Czyli nie ma tu jakiejś dobrej odpowiedzi. Czy generalnie pan mówi, że ta obecna władza jest lepsza w nadbudowie niż w bazie, tak? To sięgamy do starych marksowskich. Nie, no bo wymiar sprawiedliwości jest bardzo ważny i tu jest... A to jednak jest nadbudowa chyba. Nie wiem, nie będę to używał. To jest zasadnicza część państwa. Praworządność jest... Socjalizm to była bezprawie państwowe, więc to jest bardzo ważne. I to ja to doceniam, dostrzegam i tak dalej. No ale to pozostała ta mała cząstka
żartuję oczywiście, gospodarka i, tu, i finanse publiczne i tu jak na razie nie widzę żadnej zmiany, żadnej istotnej zmiany. Ani w realizacji, ja rozumiem, że nie da się przecież zrealizować w ciągu 3 miesięcy, ale mówię także czy o rozpoczęciu, o zapowiedziach, nie widzę, widzę te 100 konkretów, które są zresztą kiepskim materiałem marketingowym. Ryszard Petru, podobnie jak wielu ekspertów, politologów, mówi, że to Donald Tusk wystartuje na prezydenta. Czy z punktu widzenia państwa to byłoby dobrze, niedobrze? To trzeba by porównać z innymi kandydatami. To, żeby ocenić, zawsze musimy porównać. Rozumiałbym, a może jestem w błędzie, może nie, że pan Trzaskowski też miałby takie aspiracje, jest również Hołownia. To jest po pierwsze, no, pewnie lepiej by się czuł, mówię o Tusku, w tej roli prezydenta, bo tam jest mniej decyzji, czasami trudnych, które trzeba podejmować. Zatnąć, tak? No to mniej po prostu, a więcej ceremonii, więcej PR-u, więc być może lepiej by się czuł. A widzi pan kogoś na rynku politycznym, kto w razie, gdyby kurs Tusk poszedł w stronę pałacu, byłby w stanie ogarnąć ten rząd, tę koalicję? Bo to... Tu się powstrzymam od wypowiadania się, bo mogę pominąć albo niesłusznie wymienić, więc jedno i drugie byłoby ryzykowne, no, ale i opanować partię, koalicję, rząd i całą materię państwową, to jest monstrualne zadanie. No. Nie, w tym sensie, że w takich ustabilizowanych... I opanować, przepraszam, prezydenta, który na szczęście, nieszczęście, gdyby to był Tusk, nie będzie Dudą. Czyli będzie partnerem... No to wtedy nie potrzeba ich opanowywać. No mogę powiedzieć, że to jest nietuzinkowe zadanie, nie banalne, no ale mamy kraje, gdzie jakoś sobie z tym radzą. To nie jest coś wyjątkowego w Polsce. No, mamy kraje demokratyczne, w których mamy tam premierów, rządy w miarę stabilne, prezydentów, czasami mamy takie systemy. Ja radzę, no, przykład systemu prezydenta takiego mieszanego to jest Francja. Tak? Raczej często okazuje się dysfunkcjonalny. Słucham? Często ten system okazuje się dysfunkcjonalny. Już nie wiadomo, kto tu rządzi. Premier nie, raczej prezydent, raczej duży pałac. Mówimy o Polsce? O Francji w tym momencie. O Francji. Nie będę tam specjalnie komentować. Jaśnie. No w Polsce rzeczywiście mamy, i to jest zasługa Konstytucji 1997 roku, nie mamy takiej niespójności albo niejasności, prawda? No, prezydent ma daleko mniejsze kompetencje niż prezydent we Francji, a główna odpowiedzialność to jest premier i rząd. Zgadzam się, tak. A Dudzie by pan odpuścił, czy myślałbym o tym, pan o jakichś trybunałach stanu? A dlaczego mielibyśmy obecnemu odpuszczać tylko dlatego, że był prezydentem? No nie. Równość wobec prawa. Nie, na tym etapie, póki jest prezydentem, póki jest prezydentem, a nie ma głosów, żeby coś z nim zrobić. Póki jest prezydentem, to jest chyba chroni go immunitet. Natomiast za czyny, zaniechania które, i czyny, które popełnił, musi odpowiadać tak samo jak pan, te 14-15 miesięcy, czy jeszcze można się pomęczyć z nim? Znaczy, to jest pytanie do prawników, czy można by wszcząć wcześniej postępowanie, czy trzeba czekać. Ale to nie jest odległa perspektywa. Kiedy będzie punkt, kiedy powiedziałby pan, pokonaliśmy w Polsce kaczyzm? Bo PiS w wyborach kaczyzm, jako ideę, mentalność. Dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o praworządność, to jesteśmy na dobrej drodze, ale nigdy nie można zrezygnować z czujności. To nie jest zadanie, które się raz robi i już nie ma problemu, bo pokusy są silne. Na pewno zostało sporo do zrobienia, na przykład oczyszczenie prokuratury. Bo trudno sobie wyobrazić czyn bardziej niemoralny niż fałszywe oskarżenia przez prokuratora. Właśnie tu przyjął taką książkę, przyniosłem. To jest bardzo ważna książka, która opisuje przypadki haniebnych, fałszywych oskarżeń i ci prokuratorzy powinni trafić przed sąd, a nie tylko jakieś tam dyscyplinarne. Przez sąd to jest łamanie życia ludzi. Ja mam wśród swoich studentów, którzy byli bardzo rzetelnymi, uczciwymi ludźmi, takich, którzy przesiedzieli się 16 miesięcy za wskutek fałszywych oskarżeń. Piotr Rusiecki był pana studentem, tak? Tak, o, ja miałem dużo dobrych studentów. No tak, Piotr Rusiecki mnie. No niesamowite, prawda? 16 miesięcy.
oskarżenie było, że sprzedał... Prawie za oceną faceta. Ja uważam, że tylko, że musiał mieć naprawdę dobre zdrowie, że go to nie zniszczyło, nie złamało. Niebywała odporność psychiczna, charakter. 16 miesięcy. I za co? Że za drogo sprzedał, tak? To jest w ogóle paranoja. To... I wszystko, żeby przykryć odpowiedzialność. Na dodatek, tak. No, niebywałe. To jest jak... Czyli wsadzamy gościa do więzienia, żeby ukryć swoje przestępstwa. Narada z udziałem chyba Morawieckiego i innych. Przecież to jest jak zmowa, to szajka. To jest szajka złoczyńców, która wymyślała sobie, co możemy zrobić, żeby coś, jak oni mówią, przysłonić. I to powinna być odpowiedzialność karna. Nie żadna tam Trybunał Stanu. Dlaczego? Bo gdyby coś takiego zdarzyło się wykonały prywatne osoby, nie było wątpliwości, tak, że prywatni bandyci czy złodzieje powinny trafiać przed normalny tryb. A jak są państwowi bandyci czy złodzieje, to co? Panie profesorze, pamięta pan tytuł swojej książki głośnej, wydanej w czasie w epoce PiS? Trzeba się bić. Tak, to moje motto. Tak, ale że tak powiem, motto nie straciło aktualności w żadnym sensie. To ja byłem zwykle zwolennikiem ofensywy niż defensywy. I jak się da, to wyprzedzać, a nie czekać. Czyli profilaktyka i ofensywa, tak? No, tak akurat może to wynika z natury, charakteru, a też z namysłu. No i szybko się bardzo liczy. W większości przypadków, mówię w tej chwili o polityce gospodarczej, to im szybciej się reaguje na problem, tym lepiej. To jest chyba podobieństwo do medycyny. Medycyną, no. To jest do medycyny, tak. Serdecznie dziękuję za rozmowę i wesołych świąt. No wzajemnie, tak, wszystkie święta, tak. Dziękuję pięknie. Dziękuję.